Hej, tutaj Karola. Jakiś czas temu dostałam niespodziankę przesyłkę od swojej znajomej ze Stanów, June, ponieważ moim następnym takim drugim hobby jest snail mailing. Więc piszemy od jakiegoś czasu ze sobą i zrobiła mi niesamowitą niespodziankę, ale że 25 dopiero miałam ją otworzyć, więc czekałam, czekałam, otworzyłam po 25. Zbytnio nie miałam czasu wcześniej tego jakby nagrać, pokazać, co dostałam od June, więc chciałam tylko wam pokazać, jak pięknie jest, pięknie było ozdobione to pudełko. Dostałam dużo niesamowitych rzeczy. W ogóle po prostu sprawiła mi ogromną niespodziankę. To było wcześniej, prawda? Myślę, że chciałam po angielsku powiedzieć. To było obwiązane koronką i pięknym, nie wiem jak to się nazywa, ale takie stempla kiedyś się tam robiło. Pieczątki się stawiało, muszę sobie chyba takie coś sprawić. Mam masę, masę przydasi i mam właśnie te pieczątki, które June zrobiła. Są śliczne, widziałam wcześniej już. Proszę zobaczyć, zobaczcie, i z zegarkiem jest, i naprawdę, nie wiem czy to widać. Bardzo ładne, bardzo fajne. Na pewno wykorzystam. Aha, taki jakby wosk. Ten brązowy mi się bardziej podoba niż czerwony. Czerwony taki bardziej świąteczny. Okej. Bardzo dużo fajniutkich przydasi. Koronki, które na bank przydadzą mi się przy junk journalach, które po prostu zaświrowałam na ich punkcie. Tak więc masę przeróżnych dodatków. Na pewno ja praktycznie zawsze wszystko wykorzystuję od swoich przyjaciół, z którymi koresponduję. Super to wygląda, bardzo mi się podoba. Ekstra. Tak więc mam sporo różnych o, karty. Te świetnie zrobione. Można zrobić mały, mały jakiś spiśnik. Super. Więc dużo tego jest, to jest bardzo dużo. To jest postarzane karty. Też fajnie, pióra, które może wykryć. O, cudowne, użyła maszyny do szycia. Ja też nie lubię, lubię w swoich pracach wprowadzać maszyny do szycia. Tutaj świetnie wygląda, też bardzo fajna koperta, malutkie koperty, idealne na własne maila albo do planera. Tu świetne kartki, dużo, o, jaka urocza owieczka. Naprawdę, bajer. Superancko. Tak więc, magnes. Uwielbiam je. Fajne są te magnesy. Już mam kilka. Dzisiaj są bardzo modne. A te magnesy to chyba jako zakładka ma też działać. Okej, okay, to było. To już wam pokazałam. To było w ogóle pięknie wcześniej poukładane, ale ten. Ja już, wiecie, rozszerpałam tą. To już wcześniej. Super, mam świąteczne, więc może w przyszłym roku będę mogła je wykorzystać. Znaczy, w przyszłym roku. Ja prawdopodobnie je zrobię. Może nie w tym roku, ale na początku, albo tak ostatnio robiłam w sierpniu pocztówki świąteczne, bo ze mną to tak jest dziwnie. To jest typowo świąteczne. To są typowo świąteczne spinacze, ale są super. Tak więc można sobie coś przypiąć. Niekoniecznie do projektu, można coś ozdobić sobie, ale ta ramka jest super, więc tą ramkę będzie można wykorzystać. Ale patrz, taki klimat typowo świąteczny. Super. Mam oczywiście otwarte na nowo przecież. Nie zrobiłam jakiejś tam niespodzianki wcześniej, że otwierałam przy nagrywaniu filmiku, ale super. Więc patrzę, że mam bardzo dużo przydasi, które będą idealnie pasować do świątecznych projektów. Spinacze. Super gwiazdka. Można ją zostawić tak, a można byłoby ją ozdobić i mieć po prostu zawieszkę super na choinkę. Karty. Podejrzewam, że to są kartki. Teraz je otworzymy i super kartki z bardzo ładnymi kopertami.
świetnie, można coś pokombinować. Tło w sumie jest zrobione, więc może wystarczy zwykły napis, bo czasami fajnie wygląda, jak kartka jest skromna. Czasami jest trudniej zrobić kartkę właśnie z taką skromniejszą, żeby było mało na niej. To akurat nie należało do tej paczki. Znam też super sznurki, uwielbiam je. Mam tutaj, są takie, ale mam szansę teraz otworzenia szuflady, ale pokazałabym. I to jest taki chyba typowo amerykański cukierek na choinkę, ten świąteczną. Peppermint. Spoko, o smaku mięty. I tak, właśnie chciałam pokazać, że dostałam przecudną kosmetyczkę. I oczywiście mój kot się wwalił w to. Jest super ancka. Tak więc, oczywiście to nie wszystko jest jeszcze. Świetna. Jest tak po prostu w moim klimacie. Bardzo, bardzo lubię takie. Stałam notest. Super. Bo oczywiście go zrobię. Przecież ja jestem maniaczką. Więc na pewno coś wykombinuję. Stałam maski. Pomidorowa maska. Nieźle. I maskę różaną z róży. Super. Coś tam jeszcze jest. O, boskie. Ja widziałam, często dziewczyny mają, kiedyś nawet dostałam Secret Santa właśnie i tam było naklejony stempel ze Snail. Ja kurczę, chciałabym sobie to kupić, ale nie mam pojęcia gdzie. Jakby ktoś z Was wiedział, gdzie można kupić stamp jako Snail Mail, to proszę dajcie mi znać, ja z chęcią bym sobie taki kupiła. Tak więc widzicie, jest kosmetyczka, jest śliczna, jest cudowna. Tak więc prezenty od June, superanckie. Użyłabym innego słowa, ale nie jest eleganckie. Naprawdę świetne, niespodzianka niesamowita. Wszystko przyda się, zresztą wszystko, włącznie z opakowaniem, bo ja powiem szczerze, że to wszystko sobie zachowałam, bo ja jeszcze z tego coś zrobię. Ja nie lubię wyrzucać rzeczy, ja lubię wykorzystywać. Czasami robię tak, że wszystko wrzucam do jakiegoś pudełka, jakiejś skrawki i potem mam taki challenge. Wyciągam i na przykład muszę, nie wiem, z tego, co jest, znajduje się w tej kopercie, muszę coś stworzyć, mogę jedynie użyć coś jako bazę, czyli jak, po prostu wziąć papier, kopertę jako bazę, ale tylko pracuję na tych rzeczach, na tych pierdółkach, resztkach, jakie mam w danym, nie wiem, słoiku, pudełku, kopercie. Dobra, tak więc widzieliście, prezent super i ja się żegnam. Na razie, pa!